Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Znajdujemy się w drugiej części gospodarstwa sadowniczego, które wraz z bratem prowadzimy. Jesteśmy w miejscowości Biernatki. Chcę Państwu przedstawić ładowacz. W sumie on jest przeznaczony do ciągnika, zarówno do wózka widłowego też go można zamocować. Tym urządzeniem dzisiaj ładujemy podłoże popieczarkowe jako podkład, jako szczółkowanie pasów rzędów pod drzewa, żeby trzymała wilgoć i dostarczać jakąkolwiek próchnicę ze względu na to, że przez dłuższy czas nie było dostarczanych żadnych materii organicznych ze względu, że to jest wieloletnia uprawa. Ładujemy tym oto urządzeniem na rozrzutnik obornika, też różnych substancji, który też własnoręcznie został zrobiony przeze mnie. Jak widać, jest ładowanie odbywa się według mnie perfekcyjnie tym urządzeniem, jak tym bardziej na tak małym płaszczyźnie, gdzie można, nie ma za dużo miejsca do manewrowania. To jest, do wózka jest idealne, ale do ciągnika tak samo idealnie się sprawuje. Niestety dzisiaj przedobrzyłem z załadunkiem, wystąpiła mała usterka, jest do przeróbki, do wzmocnienia ramię, jednak przy ciągniku nie ma takiej siły jak wózek widłowy i po prostu ramię się ugięło, ale naprawimy, wzmocnimy to i będzie funkcjonowało dalej i służyło w gospodarstwie. Tak jak Państwo widzą, rozrzutnik służy w gospodarstwie drugi rok, wraz z bratem go zrobiliśmy. No, sprawuje się idealnie. Burty zostały zakupione w firmie Zychar. Polecam, bardzo dobre burty. Firma słowna. Ja kupiłem same blachy. Burty robiłem w własnym zakresie, ale firma ma pełen zakres swoich usług do dyspozycji, także polecam firmę. Są założone nowe silniki hydrauliczne i dzisiaj jest taki dzień na dopracowanie ciśnienia oleju, szybkości taśmy do wyrzutu, bo była mała przeróbka po ubiegłym sezonie. Nie radziły sobie tamte silniki z obornikiem. Zbyt był przegnity i był zbyt klejąca materia. Do słomiastego, do bardziej sypkiej były idealne, ale przy oborniku takim bardziej przegniłym, mokrym, to po prostu silniki nie dawały rady. Jeden się zatrzymał, tylko chodził wtedy drugi. Także zapraszam Państwa za chwilę do sadu.